20 kwietnia wspominamy świętą Agnieszkę z Montepulciano, dziewicę i zakonnicę. Agnieszka urodziła się w 1268 roku w toskańskim Garaccio Vecchio, leżącym w pobliżu Montepulciano. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny Lorenza i Marii Segni. Legenda głosi, że jej narodziny poprzedziła niezwykła światłość. Miała być bardzo pobożnym dzieckiem. Od najwcześniejszych lat pragnęła wstąpić do klasztoru, czemu rodzice byli przeciwni. Dopiero niezwykłe wydarzenie skłoniło ich do oddania 9-letniej córki do szkoły klasztornej. Tym wydarzeniem był atak kruków, które nadleciały do dziewczynki z nad domu Schadzek w Montepulciano. Agnieszka miała wtedy zapowiedzieć, że w tym miejscu powstanie kiedyś klasztor. Szkołę klasztorną, do której oddano Agnieszkę, prowadziły franciszkanki, zwane del Sacco, od workowatych habitów. Jako 14-letnia dziewczynka Agnieszka postanowiła zostać zakonnicą. Za zezwoleniem Stolicy Świętej w wieku lat 15 stanęła na czele grupy zakonnic i założyła z nimi nowy klasztor w Procero. Wybrana wbrew własnej woli na przełożoną tego klasztoru, wsławiła go swoją mądrością, pobożnością i darami nadprzyrodzonymi. Pod kierownictwo duchowe przeoryszy młodej wiekiem, a dojrzałej doskonałością chrześcijańską, zaczęły zgłaszać się liczne nowe kandydatki. Na wiadomość o tym mieszkańcy Montepulciano zaprosili ją do siebie, powróciła więc i stała się matką nowej gałęzi dominikańskiej. Magistrat miasta z wdzięczności ofiarował siostrom w 1306 roku nowy lokal i uposażenie. Nowy klasztor Santa Maria Novella stanął w tym samym miejscu, gdzie niegdyś istniał dom Schadzek. Matka Agnieszka nadała mu regułę świętego Augustyna, a później przyłączyła klasztor do rodziny dominikańskiej. Pan Bóg obdarzył ksienię darem wizji, proroctw i ekstaz. Święta Katarzyna ze Sieny będzie widziała w niej dla siebie wzór do naśladowania. Kiedy w 1377 roku przybyła do jej relikwii z pielgrzymką, zawołała: Matko nasza Agnieszko chwalebna. Siostra Agnieszka wielkim uczuciem miłości otaczała dzieciątko Jezus oraz dziewicę Maryję. Umocniona darami Ducha Świętego stała się jasną lampą modlitwy i miłości, a dzięki swojemu męstwu oraz autorytetowi podtrzymywała ducha obywateli w dążeniu do jedności i pokoju. Zmarła w rodzinnym mieście 20 kwietnia 1317 roku, otoczona współsiostrami. Papież Klemens VII wyniósł ją do chwały błogosławionych w roku 1532, a papież Benedykt XIII 10 grudnia 1726 roku zaliczył ją uroczyście w poczet świętych. Jej nienaruszone ciało w 1435 roku zostało sprowadzone do kościoła dominikańskiego w Orvieto, gdzie przechowywane jest do dnia dzisiejszego. Przez ponad 300 lat pozostawało ono nienaruszone. Później umieszczono jej doczesne szczątki w woskowej figurze, pozostawiając na widoku tylko jej ręce i stopy, z których wypływał pachnący olejek. Pierwszą i najwcześniejszą biografię świętej Agnieszki napisał po 50 latach od jej śmierci błogosławiony Raimund z Capui, generał dominikanów, kierownik duchowy świętej Katarzyny ze Sieny, a wcześniej spowiednik sióstr z Montepulciano. Ikonografia przedstawia świętą Agnieszkę najczęściej z lilią w prawej ręce, a w lewej trzymającą założony przez siebie klasztor. Bywa także przedstawiana w towarzystwie świętej Katarzyny ze Sieny i świętej Róży z Limy, dwóch innych wielkich dominikanek. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Agnieszka wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,